Cześć, Tomasz Popielarczyk, Antweb. Chciałbym Wam dziś zaprezentować zegarek Diesel On, czy właściwie smartwatch Diesel On. Jest to pierwszy zegarek tej marki. Zegarek prezentujący się naprawdę przyjemnie, jeśli chodzi o stronę wizualną. Zegarek jest bardzo męski, masywny, ciężki. Będzie doskonale pasował do dużych dłoni, do dużych nadgarstków. I jest to przede wszystkim urządzenie, które producent dedykuje określonej grupie użytkowników, które producent charakteryzuje i promuje jako element garderoby, element stylu, a nie jak w przypadku Samsunga, jak w przypadku innych producentów smartwatchy, gadżet elektroniczny. Przyjrzyjmy się specyfikacji. Smartwatch pracuje pod kontrolą Snapdragona 2100. Jest to specjalny układ opracowany z myślą o tego typu urządzeniach, niskonapięciowy, wsparty przez 512 MB pamięci RAM oraz 4 GB pamięci wewnętrznej. Nie mamy tutaj żadnego pulsometra i to akurat jest duży plus, bo pulsometry w smartwatchach działają różnie i często są niedokładne, dlatego Diesel odpuścił sobie ten element. Bateria ma pojemność 370 mAh, co wystarcza na niestety jeden dzień pracy, nie dłużej. Jest to prawdopodobnie efekt zastosowania wyświetlacza 1,4 cala o rozdzielczości 458x458 pikseli. Jest to duży ekran, jest to jasny ekran, jest to ekran, który pobiera stosunkowo dużo energii. Zegarek pracuje pod kontrolą Androida Wear 2.0 i pod tym względem praktycznie nie różni się od innych smartwatchów opartych o ten system. Oprócz tego oczywiście, że producent zaimplementował tutaj kilka autorskich rozwiązań. Jednym z nich są specjalne tryby, w których zegarek wyświetla różnego rodzaju animacje na tarczy. W trybie pogodowym na ekranie widzimy animacje dotyczące aktualnej pogody. W trybie aktywności zegarek zasypuje naszą tarczę jakby takim piaskiem czy czymś tego rodzaju w momencie, kiedy nie ruszamy się w ogóle. W sytuacji, kiedy wyjdziemy, zrobimy parę kroków, poruszamy się, ta tarcza zostanie odsłonięta. W ostatnim trybie, w którym są wyłączone wszystkie powiadomienia, zegarek nie będzie wyświetlał żadnych dodatkowych informacji, a w przypadku, kiedy otrzymamy jakieś powiadomienie o wiadomości, o Facebooku, o czymkolwiek, tarcza zegarka zacznie pękać. I to też jest jakiś tam ciekawy efekt, który pozwala nam się bardziej skupić na pracy i jednocześnie zobaczyć, że coś tam jednak czeka na nas do odczytania. Oprócz tego aplikacja asystenta głosowego Toni, która nie jest niestety jakoś szczególnie przydatna, kilka aplikacji dotyczących aktywności fizycznej, ogólnie mówiąc standard. Podsumowując, zegarek jest naprawdę bardzo ładny, myślę, że będzie naprawdę atrakcyjnym, ładnym i stylowym dopełnieniem garderoby każdego eleganckiego mężczyzny. Natomiast nie jest to gadżet, który mógłby rywalizować z innymi smartwatchami na rynku pod względem możliwości oraz gadżeciarskich funkcji. Przede wszystkim problemem jest bateria. Ładowanie zegarka każdego dnia może być problematyczne, może być kłopotliwe. Inne smartwatche co prawda nie oferują jakoś szczególnie dużo, bo półtora dnia albo dwa dni, no ale jednak fajnie byłoby zobaczyć, żeby ten Diesel działa na tej baterii dłużej. I to jest właściwie największy problem tego zegarka. Inna kwestia to sama ładowarka, która jest co prawda indukcyjna, ale umieszczenie na niej zegarka bywa często dość problematyczne i czasami musimy się upewnić, że ten zegarek, który położyliśmy na ładowarce, faktycznie się ładuje, bo miałem sytuację, kiedy próbowałem naładować zegarek, przychodziłem po kilku godzinach, a ten ciągle się nie chciał ładować. Najtańsza wersja Diesel On kosztuje 970 zł, najdroższa 1400. Nie jest to zatem mały wydatek, ale w przypadku smartwatchy Diesel On jakoś nie wyróżnia się na plus ani na minus. Jest to po prostu ładny, fajny zegarek, który nie oferuje tylu gadżeciarskich funkcji, ale nadrabia wyglądem, nadrabia stylem, nadrabia swoim wykonaniem. Jeżeli macie jakieś pytania związane z zegarkiem, śmiało piszcie w komentarzach. My dziękujemy Wam za obejrzenie i zapraszamy do kolejnych materiałów na AntwebTV. Dzięki, cześć!